instrumenty finansowe, które są oferowane w ramach Jeremy i które za chwilę będą oferowane również w ramach nowych środków unijnych z programu regionalnego. One dzięki temu, że możemy zastosować takie schematy pomocy publicznej, można je udostępniać na stosunkowo niskim oprocentowaniu i też czasem nieco dłużej niż w ofercie banków, w czasie, że kredytowanie jest dłuższe. W związku z tym jest to niezwykle popularny instrument wśród przedsiębiorców na Pomorzu Zachodnim. Wiadomo, że często to też wiąże się ze współpracą z kredytami, bo jeżeli mówimy o takim instrumencie, który się nazywa poręczenie, to wiadomo, że poręczenie, no, poręczamy środkami instrumentu finansowego kredyt komercyjny. Tak? Czyli tak naprawdę pomagamy przedsiębiorcy zdobyć kredyt komercyjny. Oprócz tego oczywiście to, co mówiłem wcześniej, oferujemy pożyczki, które czasem są udostępniane rynkowo, czyli na tych samych zasadach, jak banki i kredyty komercyjne oferują, ale w większości przypadków są to jednak oprocentowania niższe. W przypadku dotacji dostajemy 1 euro i wydajemy 1 euro, tak? Tutaj 1 euro używamy w przypadku Jeremy po raz trzeci, czyli tak naprawdę rzeczywista kwota to już nie jest 1 euro, a 3, a tak naprawdę jeszcze wiadomo, że jak taka pożyczka jest udzielana, to jeszcze tam jest wkład pośrednika finansowego, czasami wkład samego pożyczkobiorcy. Efekt jest taki, że z kilku milionów kreujemy kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów rzeczywistego wsparcia, co w dotacjach jest niemożliwe, bo tam zawsze rachunek jest 1 plus 1 równa się 2, tutaj 1 plus instrument równa się 3, 4, 5 i więcej. Mamy w Jeremy wspartych 5,5 tysiąca przedsiębiorstw. Pierwotna kwota, którą województwo do instrumentu włożyło w Jeremy, to jest 280 milionów. Do tego można jeszcze doliczyć inicjatywę Jessica, która też, jak okazała się, instrumentem no, trochę innym od Jeremiego, ale też z niej w dużym stopniu mali i średni przedsiębiorcy korzystali. Łącznie jest to około 480 milionów złotych wsparcia. Ta liczba pozwoliła nam uruchomić wsparcie w wysokości 1,6 miliarda milionów mniej więcej, tak? Na dzień dzisiejszy, więc są to imponujące liczby, tak? Widzimy tutaj ten efekt dźwigni finansowej na wielu poziomach, tak? Sam fakt, że pieniądze są użyte więcej niż raz, do tego pojawiają się dodatkowe środki zbierane z rynku i efekt jest taki, jak widzimy, czyli można mówić o wielkim sukcesie i widzimy też niesamowitą popularność, tak? Widzimy, że przedsiębiorcy są gotowi tak naprawdę w zachodniopomorskim na jakąkolwiek kwotę, w cudzysłowie, położymy na stole, tą kwotę przedsiębiorcy od razu biorą, tak naprawdę, jeśli chodzi o instrumenty zwrotne. Widzimy, że to zapotrzebowanie jest gigantyczne. Chcemy, żeby oferta dla przedsiębiorców pojawiła się w pierwszym kwartale przyszłego roku, już z nowych środków. Chcemy rzeczywiście oprócz znanych zachodniopomorskim przedsiębiorcom produktów, czyli reporęczenie, które będzie kontynuowane, pożyczki do 500 tysięcy, do 100 tysięcy złotych i do miliona też będą, bo takie produkty dzisiaj są dostępne. Pojawi się nowa oferta, jeśli chodzi o większe pożyczki do 10 milionów, tak? Takie też będą możliwe. Pojawią się też nowe środki, około 20 milionów złotych na razie na instrument kapitałowy. Chcemy kontynuować, na razie mamy 12 wejść z instrumentu kapitałowego funduszu Venture, który ustanowiliśmy w ramach Jeremiego na 8 milionów złotych. Kolejne 20 milionów chcemy uruchomić z nowej perspektywy, gdzie spodziewamy się minimum 26 wejść kapitałowych, więc na pewno będziemy tutaj ostro walczyć o ciekawe startupy technologiczne, w które będzie można zainwestować pieniądze województwa.